Wydawnictwo Błysk zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Janusza Leona Wiśniewskiego pod tytułem Los Powtórzony, czyta Wojtek Masiak. Bo Marcinowa zawsze robiła coś w poprzek, nawet po śmierci. Staruszka w haftowanej chuście na głowie zaśmiała się głośno, sięgając po kieliszek. Wypiła do dna i postawiła kieliszek przed swoje talerze, obok szklanki. W metalowym koszyczku, by wszyscy zauważyli, że jest pusty. Po chwili zwróciła się do Marcina, siedzącego naprzeciwko niej przy dużym, owalnym drewnianym stole. Nalejesz mi jeszcze jednego? Bo mi tak smutno jest. Wstał natychmiast z miejsca i podszedł z butelką wódki w jednej ręce i własnym kieliszkiem w drugiej. Pewnie, pani Siekierkowa, pewnie, że naleje. Nalał staruszce i sobie podał jej kieliszek do ręki. Spojrzała na niego zamyślona i powiedziała: Samżeś teraz został, Marcinku? Sam? Jak ten palec? Stara Siekierkowa. Nikt nie nazywał jej inaczej. Sama też tak się czasami przedstawiała. Niektórzy we wsi twierdzili nawet, że Siekierkowa była stara tuż po urodzeniu i zaraz po urodzeniu paliła papierosy. To była oczywiście nieprawda, rozpowiadana przez pijanych górali z gospody. Nikt nie wiedział kiedy i gdzie Siekierkowa się urodziła. Jedni twierdzili, że w Krakowie, inni że w Wilnie, a jeszcze inni że na Syberii. Ale pewności nie miał nikt. Tak samo jak z tymi papierosami. Siekierkowa po prostu była w biczycach zawsze i paliła też zawsze. Mieszkała w starej chałupie na wzgórzu pod lasem. Gdzie rok temu postawili maszt z parabolicznymi antenami, dzięki którym w biczycach działały telefony komórkowe. Gospodzie mężczyźni opowiadali, że siekierkowa wcale nie protestowała przeciwko temu słupowi z telefonami na jej podwórku. Któregoś dnia latem podjechał pod jej chałupę elegancki samochód z Krakowa i miesiąc później postawili ten maszt. Siekierkowa ponoć tylko zapytała, czy w studni woda nie skwaśnieje od tych telefonów. Gdy młody mężczyzna w garniturze i krawacie, który wysiadł z tego samochodu, powiedział, że wodzie w pani studni oczywiście w żadnym wypadku nic się nie stanie, a na dodatek postawią jej nowy płot i wyasfaltują drogę do jej zagrody, bez wahania się zgodziła. Chociaż w gospodzie i pod kościołem opowiadają, że stara siekierkowa sprzedała telefonom pół swojego podwórka za dwa kartony popularnych, to tak naprawdę głównie chodziło jej o ten asfalt. Bo po wiosennych roztopach, nawet do ubikacji w podwórzu, musiała chodzić w gumiakach. Od tego czasu Siekierkowa ma, jedyna we wsi, studnie, pomalowany na błękitno nowy płot wokół zagrody i asfaltową ścieżkę prowadzącą przez podwórze do masztu. I dzięki Siekierkowej wieś ma GSM. Gdy patrzy się w kierunku chałupy Siekierkowej z brzegu Dunajca, ma się wrażenie, że ten maszt. Stoi pomiędzy dwoma starymi, rozłożystymi dębami, których korony sięgają linii tatr. Niektórzy twierdzą, że w biczycach najpierw były te dęby, a zaraz potem pojawiła się tam Siekierkowa. I że tak będzie zawsze. Gdyby nagle z jakiegoś powodu Siekierkowa znikła z biczyc, to byłoby tak samo, jak gdyby ktoś przeniósł tatry w inne miejsce. Stara Siekierkowa znała Marcinową od początku, to znaczy od momentu, gdy ją, noworodka, czwartą córkę janasowej, obmyła w wielkiej miednicy z przygotowaną wodą. Bo Siekierkowa przyjmowała prawie wszystkie porody w biczycach. Kiedyś człowiek rodził się w biczycach i umierał w biczycach, a do szpitala do Sącza jeździło się ze ślepą kiszką, lub wtedy, gdy na suchoty nie pomagały bańki. I smarowanie piersi smalcem z jagnięcia, a pluło się krwią dłużej niż tydzień. Od tamtych czasów, mimo że dużo się zmieniło, to jedno pozostało jak kiedyś. Górale do dzisiaj nie lubią chodzić do lekarza. Myślą, że jak pójdą do lekarza, to dowiedzą się na przykład, że mają raka, a gdy nie pójdą, jakoś to będzie. Potem, jeszcze przed wojną, Siekierkowa śpiewała ave-maria w kościelnym chórze na ślubie Marcinowej. W tym samym kościele była przy chsztach jej sześciu synów. Jeden z nich umarł kilka tygodni później Maciej. Ostatni przed Marcinem. Marcin był najmłodszy. Gdy się urodził, Marcinowa płakała i wcale nie dlatego, że wydała na świat obciągnięty żółtawą skórą mały, brzydki szkielecik wiszący pod ogromną, łysą, pofałdowaną głową. Płakała głównie dlatego, że znowu urodziła syna. Chociaż dawała przez całą ciążę na tace, Zmawiała różaniec i w tajemnicy przed mężem trzymała obrazek Matki Boskiej pod poduszką, żeby tylko była córka. Nikt nie wie od kiedy, ale we wsi nazywali zmarłą Marcinowa. Nie tak jak inne starsze kobiety po ich mężach, ale po synu. I to najmłodszym z całej piątki. Nawet ksiądz, zamykając trumnę stojącą na kamieniach w sypialni chałupy, w której mieszkała tuż przed wojną, powiedział: Żegnaj Marcinowa. Mało kto pamiętał, że naprawdę na imię miała Cecylia. Synowie wynieśli trumnę do samochodu stojącego przed bramą, stanęli na czele konduktu i ruszyli pod górę do małego kościoła z cmentarzem. Przy ładnej pogodzie z cmentarza widać było góry. Matka, gdy jeszcze mogła chodzić, poniedzielnej mszy brała ich na cmentarz i pokazywała góry. Z tego miejsca, przy krzyżu, tuż za dziecięcymi grobami góry wyglądały najpiękniej. W nocy przed pogrzebem spadł świeży śnieg. Było bardzo ślisko. Drogi do kościoła nie odśnieżali nigdy, bo biczyce leżą za daleko od nowego sącza, żeby się opłacało wysyłać piaskarkę. Jak to powiedzieli kiedyś w ratuszu, w nowym sączu. Za zakrętem, przy sadzie walczaków, gdzie stromizna była największa, samochód strumną zaczął nagle osuwać się w dół. Kierowca dodał gazu i samochód stanął w poprzek drogi. Mężczyźni z konduktu położyli więcej i kwiaty z szarfami na ośnieżonej drodze i rzucili się do samochodu. Najpierw ustawili go prosto na osi jezdni, a potem przez kilkanaście metrów pchali pod górę. Po chwili stromizna zmniejszyła się i samochód strumną powoli ruszył w górę. To ten incydent miała na myśli Stara Siekierkowa, mówiąc, że nawet po śmierci Marcinowa robiła w poprzek. Marcin po raz pierwszy tak naprawdę zrozumiał, że został sam po tym jak grabarze usypali już mogiłę z żółtego brudnego piachu i wbili emaliowaną tablicę z krzyżem i imieniem, którego nikt od lat nie używał i datą jej śmierci. 16 grudnia. Szesnasty środa trzy dni temu. Jak zwykle wstał wcześnie, wyjął masło z lodówki, aby trochę zmiękło, i poszedł do piwnicy po węgiel. I drewno na rozpałkę. Gdy wszystko do śniadania było przygotowane, z drewnianą tacą poszedł do sypialni do matki. Jak każdego ranka, od ośmiu lat. Od ośmiu lat jedli razem śniadanie, a potem czesał jej włosy. Tego dnia zastał ją martwą. Przed ośmiu laty miała wylew. Poszła siać na pole przed ich chałupą. Pole jest na banachu. Tak nazywali miejscowi wzgórze, pod lasem. Z tego miejsca jest przepiękny widok na góry. Siekierkowa twierdzi do dzisiaj, że kiedy Bóg tworzył tatry, siedział właśnie na Banachu i dlatego mu tak ładnie wyszły. Nigdy nie zapomni. Ma ten obraz wyryty w mózgu jeszcze z dzieciństwa. Matka idzie powoli między skibami ich małego pola i sieje. Z chustką na czole, przewiązaną z tyłu głowy, z wiadrem ziarna wiszącym u łokcia. I we włożonym na wzorzystą kretonową sukienkę bez rękawów fartuchu, który prała co wieczór. Bo na pole wychadza się zasiać nowe życie synku, mawiała a nowe życie trzeba zaczynać w czystości. Wchodziła na pole i zanim sięgnęła po pierwszą garść ziarna, żegnała się jak przed modlitwą. Dopiero potem zaczynała siać. Rozsypywała to ziarno z jakąś taką dumą Uroczyście, dostojnie, czasami zatrzymywała się, stawiała wiadro między skibami i patrzyła na góry. Już jako mały chłopiec, stojąc przed domem, zachwycał się tym widokiem. Tamtego dnia, osiem lat temu, nie dane mu było na góry patrzeć, los chciał inaczej. Wezwali go do piwnicznej. Wyszedł bez pożegnania, wsiadł na motocykl i pojechał. Wrócił około czwartej po południu. Matka leżała na polu, twarzą w rozsypanym ziarnie. Lekarze powiedzieli, że przy wylewie trzeba natychmiast przywozić, nawet traktorem albo koniem. Ale jego przecież nie było tego dnia, bo zdarzyła się ta idiotyczna awaria transformatora w piwnicznej. A innych dzieci matka nie ma? spytała zaczepnie gruba pielęgniarka. Ma, odpowiedział cicho, ale wszyscy rozjechali się po Polsce. Tylko najstarszy syn Marcinowej, Piotr, Mieszkał blisko Biczyc w Nowym Sączu. Pracował jako listonosz. Od kiedy owdowiał, rzadko przyjeżdżał do matki. Już częściej był tam jego syn Szymon. I to nie po to, aby odwiedzić babcie, ale żeby pożyczać od wujka Marcina motocykl i wozić dziewczyny drogą od gospody do masztu na podwórku Siekierkowej. Reszta braci rozproszyła się po Polsce. Czasami przychodziły od nich listy, kartki z pozdrowieniami z urlopów lub świąteczne życzenia. Do biczyc przyjeżdżali tylko w drodze do zakopanego na narty, lub jeśli znaleźli czas, by uczestniczyć w pierwszych komuniach albo ślubach dzieci przyjaciół z dzieciństwa. Ostatnio także na pogrzeby tych przyjaciół. Adam, który zaczął, ale nigdy nie ukończył studiów rolniczych w Olsztynie i miał przejąć gospodarstwo rodziców, bywał w biczycach najrzadziej ze wszystkich. Mieszkał najpierw we Wrocławiu, a od kilku lat w Łodzi. W czasie studiów ożenił się z dziewczyną z Wrocławia, zaraz potem wyjechał przez Austrię do Kanady i słuch po nim zaginął. Marcinowa jeździła do Synowej, do Wrocławia i uspokajała ją. Adaś to przecież dobry chłopak, na pewno wróci. Wrócił. Po czterech latach. Z nową kobietą i jej dzieckiem. Po rozwodzie przenieśli się do Łodzi, gdzie najpierw otworzył sklep z ekskluzywną biżuterią na Piotrkowskiej, a później dwie firmy ochroniarskie. Zatrudnia głównie byłych milicjantów i esbeków, którzy nie mogli odnaleźć się w nowej, policyjnej rzeczywistości, albo takich, których negatywnie zweryfikowano. Błażej, starszy od Adama o pięć lat, nie znosił go i nawet w czasie rzadkich wizyt u matki w Biczycach, choć wiedział, jaką wyrządza jej tym przykrość, nie potrafił tego ukryć. Pracowity, ambitny i czasami aż do dziwactwa uczciwy gardził wszelkim cwaniactwem i kombinatorstwem. Adama traktował jak kogoś, kto dla pieniędzy gotowy byłby zdradzić swoje ideały, gdyby w ogóle jakiekolwiek posiadał, a z pewnością nie zawahałby się sprzedać lub zastawić własną rodzinę. Czasami najczęściej sprowokowany przez Adama wybuchał i wyrzucał z siebie całą pogardę, jaką czuł do niego. Nie powstrzymywały go przed tym ani prośby, ani płacz matki. Adam broniąc się twierdził, że błażej chorobliwie zazdrości mu bogactwa, jego nowych samochodów, domów budowanych na Helu i na Mazurach, a nawet jego opalenizny z wakacji. A że sam ten utytułowany, strasznie ważny profesorek Uniwersytetu mieszka z rodziną w blokowisku ze śmierdzącą klatką schodową na peryferiach Gdańska, z tej zawiści i poczucia życiowej porażki dobudowuje sobie filozofię, która jego. Poważnego, uczciwego i cenionego nie tylko w Łodzi, ale i w Warszawie biznesmena, umieszcza pośród mafii i ciemnych interesów. To była oczywiście nieprawda. Błażej bowiem zazdrościł ludziom tak naprawdę tylko tego, że mają od niego więcej książek i więcej czasu na ich czytanie. Więc tobie z pewnością niczego nie zazdroszczę, bo ty miałeś w życiu więcej samochodów, niż przeczytałeś książek. A teraz, jeśli już w ogóle coś czytasz, to wyłącznie SMS-y lub tatuaże na tyłkach panienek, które na weekendy wyrywasz, jak to ujmują moi studenci, do swoich dacz na helu lub mazurach. Ja ci nie odmawiam prawa do głoszenia własnych poglądów na mój temat, ale mojej zgody nie powinieneś mylić z przyzwoleniem na puszczanie, śmierdzących bąków w towarzystwie. A jeśli już jesteśmy przy odbycie, to to dla pieniędzy potrafiłbyś zjeść nawet własną kupę, kończył dyskusję z bratem. Zaraz potem bez pożegnania wychodził, trzaskał drzwiami aż cała chałupa drżała, wsiadał do swojej starej, zdezelowanej skody i przez całą Polskę wracał z żoną i córką do Gdańska. Na drugi dzień dzwonił, przepraszał matkę, że się niepotrzebnie uniósł i przysięgał, że to się już nigdy nie powtórzy. Ale to nigdy trwało tylko do następnego spotkania. Nie pomagało nawet, że Stanisław, najspokojniejszy z synów Marcinowej, za każdym razem prosił i zobowiązywał oddzielnie i adama i błażeja, aby darowali sobie kłótnie w domu matki i chociaż przez te kilkanaście godzin nie powtarzali tego, co i tak wszyscy już znają na pamięć. Stanisław przyjeżdżał do biczyc z trzema córkami i żoną, która przywoziła ze sobą dla babci Marcinowej i Marcinka cały bagażnik wypieków i kilogramy wędzonego węgorza od rybaków z Giżycka. Stasieniek, jak nazywała go matka, był przy tym tak dumny, jak gdyby to on sam własnoręcznie złowił te węgorze lub sam piekł te makowce, serniki i drożdżówki. Stasiu, najbardziej postawny z pięciu synów Marcinowej, absolwent szkoły oficerskiej w Toruniu, na co dzień podpułkownik i dowódca w jednostce wojskowej w Giżycku, przyjeżdżał do matki i do brata, do Biczyc, zawsze na kilka dni. Stasiu miał taką biografię, jaką on zawsze chciał mieć. Dałoby się ją spisać na kartce małego zeszytu. Biografie, o których nie da się napisać żadnej interesującej noweli, nie mówiąc o powieści, to przeważnie biografie ludzi najszczęśliwszych. Kto zresztą kupiłby książkę z jednym nużącym wątkiem, opowiadającą w kółko to samo: spokojna, satysfakcjonująca praca, szczęśliwa rodzina, ta sama żona, w której główny bohater jest zakochany od 25 lat, normalne dzieci. Żadnych afer, żadnych zdrad, żadnych kochanek i kochanków, żadnego pozamałżeńskiego seksu, żadnych przekrętów i zakrętów. Uśmiechnięty, radosny i zadowolony traktował te wizyty jak powrót do świata najpiękniejszych wspomnień. Wieczorami, gdy napalili pod kuchnią i pachniało barszczem i kapustą do pierogów, Stasiek zapalał papierosa, sadzał córki i żonę na drewnianych zydlach wokół babci Marcinowej i prosił ją, aby opowiadała, jak to kiedyś, gdy on był jeszcze małym chłopcem, żyło się w biczycach, a marzyło o tym, by pojechać gdzieś daleko, bardzo daleko, na przykład do Nowego Sącza, na odpust. Babcia Marcinowa opowiadała te historie już wiele razy. Wnuczki i synowa znały je prawie na pamięć, ale to zupełnie nie przeszkadzało im w słuchaniu z zaciekawieniem po raz kolejny. Jak to Stasiu, Musiał dostawać zawsze nowe buty, bo miał tak duże stopy, że buty po adasiu były dla niego za małe. I jak bardzo szanował i dbał o te buty, jak to szedł na bosaka pod górę, buty związywał sznurówkami i niósł przewieszone na kiju przez ramię, aby je włożyć tuż przed wejściem do kościoła. Po mszy natychmiast je znowu zdejmował, wracał boso do chałupy, smarował tłustą pomadą, chował w kartonie i zanosił na strych. Czy ma pan w tych biczycach jakiś telefon, gdyby coś się stało? Z zamyślenia wyrwał go głos grubej pielęgniarki. To znaczy, gdyby ona. No wie pan, nigdy nic nie wiadomo w tym wieku. Matka nie umarła. Po miesiącu pod ich dom późnym wieczorem podjechała karetka, i on razem z sanitariuszem przenieśli matkę na rękach do sypialni. Już stamtąd nigdy nie wyszła o własnych siłach. Afazja i kłopoty z mówieniem minęły po pół roku, ale. Paraliż nie minął nigdy. Przez długi czas mogła ruszać tylko głową i lewą ręką. Po prawie dwóch latach rehabilitacji i ćwiczeń, najpierw z pielęgniarką, która przyjeżdżała do biczyc, a potem z nim pokonała niedowład prawej ręki. Po następnym roku wyszydełkowała swoją pierwszą serwetkę. Zmienił pracę. Z szefa działu zabezpieczeń zakładów energetycznych on, inżynier po Gliwickiej Politechnice. Dzięki znajomościom załatwił sobie etat dyrektora administracyjnego w Muzeum w Nowym Sączu. Tylko przy takiej pracy mógł mieszkać w Biczycach, opiekować się matką i być rolnikiem jednocześnie. Wspominał to wszystko, stojąc przy jej grobie. Gdy ksiądz z ministrantami odeszli od mogiły i złożono już kondolencje, wszyscy rozproszyli się cicho i schodzili powoli po zasypanej świeżym śniegiem drodze, Prowadzeni przez jego braci na dół do ich domu, gdzie miała odbyć się stypa. Najpierw przez krótką chwilę szedł za innymi, ale tuż za bramą prowadzącą do kościoła coś pchało go, aby wrócić do jej grobu i chwilę tam jeszcze być z nią. We dwoje. Tak jak zawsze przez ostatnie osiem lat. Przestraszyła go. Nie słyszał, jak podchodziła. Karolina, najstarsza córka Stasia, pierwsza wnuczka babci Marcinowej. Ta z tymi ogromnymi oczami jak jeziora, tak mówiła babcia. Wzięła go pod rękę, oparła mu głowę na ramieniu i powiedziała. Wujku, przyjedź kiedyś do mnie. Mam mieszkanie w Warszawie. Pójdziemy na wyścigi. Przecież mi mówiłeś, że zawsze chciałeś postawić na jakiegoś konia i patrzeć, który dobiegnie. Tutaj jest moja wizytówka. Wepchnęła mu kartonik w rękę. Wujku, zadzwoń albo napisz do mnie e-mail. A teraz już chodź do domu. Oni tam na dole nie zaczną nic bez ciebie. Nawet herbaty nie potrafią w twojej kuchni ugotować choć. Dosyć już byłeś tylko dla babci. Znalazł jej dłoń i uścisnął mocno. Odwrócił głowę tak, aby nie mogła dostrzec jego łez, i odczekał chwilę, by uspokoić łkanie. Rzekł cicho Przyjadę, Karolinko, na wiosnę. Postawię pomnik babci, posadzę kwiaty i potem przyjadę. Będę miał teraz dużo czasu. Przyjadę na pewno. Zerknął na wizytówkę, wyjął portfel i schował ją pomiędzy kartki pogniecionego dowodu osobistego. Zaraz pójdziemy. Puścił jej dłoń, przyklęknął, rozsunął wieńce i dotknął ręką plamy żółtego piasku w usypanej mogile. Chwilę potem wolno schodzili przykrytą świeżym śniegiem drogą. Zapadał zmrok. Góry majaczyły w oddali, odcinając się czernią od szarzejącego nieba. W dole, we wsi, zapalały się w domach pierwsze światła. Zaczynał się kolejny wieczór. Jak każdego dnia. Stara Siekierkowa została najdłużej. Piła wódkę, paliła papierosy, poprawiała haftowaną chustę na głowie i opowiadała o Marcinowej. O tym, jak urodziła swojego najstarszego, Piotra, wieczorem. Rano była już ze wszystkimi przy żniwach. O tym, jak błażej dostał zapalenia opon mózgowych po szczepieniu przeciw gruźlicy, i Marcinowa niosła go zawiniętego w kołdrę, w nocy pieszo, przez pola do szpitala w sączu. Lekarze nagadali Marcinowej, że błażejek najpewniej durny będzie przez te opony, powiedziała zaciągając się głęboko papierosem, i że ma go na tę durność oglądać i dobrze na niego uważać. Co miesiąc nam sze za jego zdrowie dawała. I przez trzy lata przychodziła do mnie w piątki zmawiać różaniec i wymodliła, bo nasz błażejek jest mądrzejszy od tych wszystkich lekarzy i nawet w gazetach o nim piszą. Zaśmiała się chrapliwym głosem, wypuszczając kłąb papierosowego dymu. O tym jak to Adam uciekł z domu, gdy ojciec przyłapał go na paleniu papierosów w stodole, a Marcinowa pojechała szukać go do Krakowa i uderzyła torbą milicjanta, który. Nie chciał wypuścić jej małego Adasia z izby zatrzymań. Czasami przerywała te opowieści i powtarzała, patrząc w okno, A Marcinka to ona sobie urodziła dla siebie na stare lata. Kolejni goście podchodzili, najpierw do Siekierkowej, potem do Marcina i żegnali się, składając kondolencje. Jak gdyby tak naprawdę tylko Siekierkowa i Marcin pochowali dzisiaj kogoś bliskiego. Dom powoli pustoszał. Z podwórka odjeżdżały kolejne samochody. Spośród braci został tylko Stanisław. Gdy już wszyscy wyszli, wstał, dał znak córkom i żonie, podeszli razem do siedzącego przy siekierkowej Marcina. Stanęli przed nim. Stanisław poprawił mundur i powiedział – Marcin, słuchaj, tak myślę, to znaczy tak myślimy, sprzedaj chałupę i przyjedź do nas – Teraz, gdy mama nie żyje, tyle dla niej zrobiłeś, dla nas także. Osiem lat byłeś przy niej, my tylko przyjeżdżaliśmy jak na wczasy, a ty, ty ją pielęgnowałeś. Dla nas wszystkich. Przerwał na chwilę, otarł łzy i mówił dalej. Na początku zamieszkasz u nas, Karolina jest w Warszawie, więc mamy pokój dla ciebie, Załatwi ci pracę u nas w jednostce, kupisz sobie mieszkanie, mógłbyś zacząć wszystko od nowa. Marcin? Zaskoczony próbował nerwowo wstać z krzesła, wydawało mu się, że ignoruje ich siedząc. Krzesło zakleszczyło się pomiędzy nogą stołu i krzesłem starej siekierkowej, ani drgnęło. To, co się tutaj i teraz działo, było takie. takie wzruszające i ważne. A ważnych rzeczy nie wolno przyjmować na siedząco. Wtedy także się podniósł. To było jeszcze na długo przed chorobą matki. Pojechali trzema samochodami na zawody hipiczne. Ruszyli późnym wieczorem z Nowego Sącza i przez całą Polskę ciągnęli przyczepy z końmi, aby na rano zdążyć do Białogóry. Zawody zaczynały się o dziesiątej rano. Dopiero około ósmej mijali Gdańsk. Wprawdzie na każdy samochód przypadało po dwóch kierowców, ale Marcin i tak nie mógł spać podczas jazdy. Wydawało mu się, że jedynie on pozna po odgłosach dochodzących z przyczepy, czy z gracją wszystko jest w porządku. Gdyby było wolno, najchętniej siedziałby w tej przyczepie, rozmawiałby z koniem, poprawiał plet na jego grzbiecie i przepraszał za to, że musi w ciemności stać długimi godzinami w tej klatce na kołach. Tak więc nie spał całą noc, a o jedenastej rano skakał na gracji przez przeszkody. Organizatorzy niewłaściwie ustawili jedną z przeszkód. Gracja po skoku potknęła się i wpadła na belki odgradzające tor od widzów. Kość piszczelowa jego lewej nogi pękła jak zapałka. Jechał dalej. Dopiero w stajni, gdy koledzy musieli go zdjąć z siodła, poczuł ból. Zajął drugie miejsce. Do ceremonii wręczenia nagród, podepchnięto go na wózku inwalidzkim, który udało się organizatorom wypożyczyć na kilka godzin. Z pobliskiej przychodni zdrowia. I wtedy, gdy podeszli do niego z tym dyplomem i medalem, nie mógł przecież siedzieć. Wysunął się z tego wózka, podniósł się do góry na rękach i stanął na zdrowej nodze. Zaciskając zęby z bólu, oparł złamaną nogę delikatnie o ziemię, by utrzymać równowagę. Stał podczas przyjmowania medalu. Usiadł dopiero, gdy członkowie jury przeszli do następnej dekoracji. Zaraz potem koledzy. Odwieźli go do szpitala. Karolina wybawiła go z opresji. Położyła mu dłonie na ramionach i przyciskając go do krzesła, powiedziała: Wujku, nie musisz zaczynać wszystkiego od nowa już teraz, zaraz. Tata tylko chce ci powiedzieć, w naszym imieniu, że wprawdzie w Giżycku nie ma góry i Dunajca, ale są przepiękne jeziora. I kilka stadnin w pobliżu, więc mógłbyś poznać nowe konie. Przyjedź do nas. Nachyliła się i pocałowała go w czoło. Marcin rozglądał się wkoło niespokojny. Gdy tylko Karolina zdjęła dłonie z jego ramion, znowu spróbował wstać. Z rumieńcem wstydu na twarzy wyglądał jak dorastający chłopiec, przyłapany na podglądaniu przez dziurkę od klucza starszej siostry w kąpieli. Po chwili dwie pozostałe córki Stanisława zbliżyły się i też go pocałowały. Marcin, zrezygnowany i pogodzony w końcu z tym, że nie uda mu się wydostać z pułapki, opuścił głowę i powtarzał tylko: Dziękuję wam, dziękuję. W tym momencie stara się Kierkowa, nie wyjmując papierosa z ust, zaczęła śmiać się ochryple. Wypuszczając kłęby dymu, postawiła przed nim kieliszek z wódką: Marcinku, no nie wstydź się, przepij do panien. Wtedy Stanisław stanął za bratem i mocno pociągnął jego krzesło. Marcin wstał natychmiast, objęli się, po chwili podszedł do żony Stanisława i pocałował ją w rękę. Potem wyszedł razem z nimi. Stał na progu i długo wpatrywał się w znikające światła ich samochodu, zanim wrócił do izby. Stara Siekierkowa siedziała przy stole i odmawiała na głos różaniec. Usiadł na drugim krańcu stołu, patrzył na nią i słuchał. Szybko przesuwała bursztynowe paciorki w palcach i zawodzącym głosem monotonnie wypowiadała modlitwy, kiwając się na krześle. W pewnym momencie przerwała, sięgnęła po kieliszek, wypiła, przeżegnała się, otworzyła oczy i patrząc z pokorą i religijnym uniesieniem w sufit, wróciła do różańca. Uśmiechnął się po raz pierwszy tego dnia. To był drugi różaniec, który przeżył sam na sam z Siekierkową tego pierwszego nigdy nie zapomniał. Był wtedy jeszcze studentem. Któregoś wieczoru, wiosną, matka zadzwoniła do niego do akademika. Nigdy tego nie robiła, chociażby z tego powodu, że jedyny telefon w Biczycach był wtedy tylko na plebanii kościoła. Ksiądz Jamroży pozwalał z niego dzwonić tylko, gdy ktoś umierał lub się rodził, a w innych sprawach tylko tym, którzy w czasie kolendy podali mu kopertę z największą ofiarą. Poza tym zawsze mogła dzwonić wdowa Walczakowa, której mąż powiesił się w chlewni, gdy okazało się, że mała Anetka, córka walczaków, jest córką tylko walczakowej. Oficjalnie wieś sądziła, że walczak powiesił się, bo miał długi, po tym jak wziął kredyt na kombajn i nie mógł go spłacić. Po samobójstwie walczaka ksiądz nie tylko przyszedł na cmentarz go pochować, ale także jedną z niedzielnych ofiar przeznaczył na pomoc. Pogrążonej w smutku i cierpieniu naszej parafiance. W miesiąc później Walczakowa zaczęła sprzątać Plebanie. Dwa lata później, wtedy trzydziestoletnia wdowa Walczakowa, urodziła tereskę. Obie, anetka i tereska, są podobne do siebie jak dwie krople wody. Oprócz tego z telefonu w plebanii mogła bezwarunkowo dzwonić, jak się okazało, tamtego wiosennego wieczoru stara się kierkowa lub ktoś w jej imieniu. Zanim jego matka. W imieniu Siekierkowej zadzwoniła do akademika. Sama Siekierkowa wyprosiła bez żadnych skrupułów Walczakową i księdza Jamrożego z pokoju, w którym znajdował się telefon na plebanii. Miał przyjeżdżać natychmiast do Biczyc. Siekierkowa przed kilkoma dniami dostała list z ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, z którego wynikało, że zmarł jej syn, pułkownik Royal Air Force i jego żona, Sheila Fitzpatrick Siekierka, Synowa Siekierkowej zaprasza ją z tej okazji do Królestwa Wielkiej Brytanii. Do listu z ambasady dołączony był bilet lotniczy. Siekierkowa powiedziała jego matce, że jeśli już, to ona do Królestwa pojedzie tylko z Marcinkiem. Wrócił do biczyc następnego dnia. Sam fakt, że samotna Siekierkowa, do której nigdy nie przychodziły żadne listy, miała syna, tylko raz pojawił się w rozmowie. Syna chciał nic poń, to mu go urodziłam, powiedziała. A jak mu urodziłam, to uciekł ze wsi i do dzisiaj się nie odezwał. Z walącą się chałupą i jedną krową mnie zostawił. Ale dobrze, że uciekł, bo inaczej musiałabym się z nim męczyć do końca życia. Pewnie zapił się gdzieś na śmierć, bo pijakiem był. Chwaliłby Boga, gdyby we wsi kościół się spalił, a karczma ostała. Kaziczka mu urodziłam. Prawdziwego górala, pułkownika. I kończąc, dodała. Marcinku, nie pytaj mnie więcej, bo m dość łez już wylała przez tego drania. Siekierkowa wynajęła adwokata w kancelarii w Nowym Sączu. Niech pan napisze, że... Powtarzała adwokatowi kilka razy, tylko po angielsku, że bez Marcinka nie pojadę. Synowa przysłała drugie zaproszenie i drugi bilet na samolot. Dla Marcinka. Latem z Warszawy polecieli do Londynu. Wchodząc do samolotu, Siekierkowa ucałowała różaniec, który wyciągnęła z kieszeni płaszcza i zrobiła znak krzyża. Gdy tylko zajęła miejsce, wyciągnęła papierosy i zapaliła. Przybiegła przerażona stewardesa, a Siekierkowa zaczęła ją częstować papierosami. Zaraz po starcie, gdy tylko wolno było wstać z fotela, zaczęła chodzić po samolocie i opowiadać wszystkim pasażerom, że leci na grup syna, angielskiego pułkownika z dywizjonu 303, albo jakoś tak. Opowiadała to także tym, którzy zupełnie nie rozumieli polskiego patrzyli z uśmiechem na egzotyczną babinkę w góralskiej chuście na głowie, biegającą po samolocie, mówiącą coś bez przerwy i podsuwającą im pod nos czarno-białą fotografię młodego mężczyzny w mundurze brytyjskiego oficera. Jedyną rzeczą, która ją niepokoiła w czasie lotu, było pytanie, czy róże, które wiezie na grup syna, dotrą tak świeże, jakie wykopała z ogródka przed chałupą w biczycach. Wykopała z ziemią, pocięła prześcieradło na wąskie pasy, owinęła nimi sadzonki i zrosiła wodą. Gdy Stewardesy zaproponowały jej napoje, siekierkowa upewniwszy się, że nie musi za nie płacić, poprosiła o dwie wódki i butelkę wody mineralnej. Najpierw wypiła wódkę, a zaraz potem zaczęła skrapiać wodą mineralną owinięte w prześcieradło róże. W Londynie czekała na nich Shilla Fitzpatrick-Siekierka. Elegancka, wysoka, szczupła kobieta w fantazyjnym kapeluszu, ogromnych przeciwsłonecznych okularach i z jedwabną żółto-niebieską apaszką przewiązaną pod kołnierzem żakietu ciemnogranatowego kostiumu. Trzymała w rękach ponad głową kawałek kartonu z napisem Mrs. Siekierka. Zauważył to i podeszli do niej. Shilla zdjęła kapelusz, położyła go na posadzce lotniska i skłaniając głowę, ucałowała dłoń kierkowej. Z lotniska pojechali samochodem silli do jej willi pod Nottingham. Siekierkowa siedziała na przednim siedzeniu. Gdy opuścili Londyn, znużona zasnęła. Na kolanach trzymała róże. Po ponad trzech godzinach dotarli na miejsce. Siekierkowa nie wysiadła z samochodu, poprosiła Marcina, by przetłumaczył, że chciałaby najpierw pojechać na cmentarz. Pojechali. W pewnym momencie, gdy samochód znalazł się na wąskiej, asfaltowej, zalesionej z obu stron drodze, poprosiła, żeby Shilla zatrzymała. Odwróciła się, podała mu ostrożnie róże i bez słowa wysiadła z samochodu, znikając na chwilę w lesie. Po chwili pojawiła się na wąskiej ścieżce, poprawiając spódnicę czy znaczy, ja to tam wiem, gdzie sika się w samolocie. Może ludziom na głowę? — powiedziała, wsiadając ponownie do samochodu. Shilla zaparkowała przed bramą otoczonego kamiennym płotem parku. Gdy weszli, nie można było dostrzec żadnych grobów. Po krótkiej chwili dotarli do dużego, równo przystrzyżonego trawnika. Wokół stały metalowe ławki. Shilla usiadła na jednej z nich. Siekierkowa, sądząc, że to tylko krótki przystanek, przysiadła do niej i zapaliła papierosa. Sila, zwracając się do Marcina i prosząc, aby przetłumaczył, powiedziała cichym głosem: to tutaj. Syn Siekierkowej nie miał grobu. Nie chciał. Poprosił Sille, żeby po śmierci spopieliła jego ciało i prochy rozsypała na tym właśnie trawniku. To był ich ulubiony park. Tutaj byli na pierwszym spacerze. Tutaj pierwszy raz trzymali się za ręce. W południowej części tego parku znajduje się mała anglikańska kaplica, w której brali ślub. Za każdym razem, gdy przejeżdżali obok niej, zjeżdżał na pobocze, zatrzymywał się, wysiadał, przechodził przed samochód, odwracał się twarzą w jej kierunku i stojąc na baczność, salutował. Gdy ona dzisiaj przejeżdża obok tej kaplicy, także zatrzymuje samochód i także salutuje. Tutaj do tego parku przyjechali na ostatni spacer przed jego śmiercią. Zanim jego mięśnie zanikły i już nie mógł chodzić. Jest jedynaczką. Przyjechała tutaj jeszcze jako dziecko z Australii. Nie ma tutaj w Anglii nikogo, dla kogo ich groby mogłyby mieć jakiekolwiek znaczenie. Nie mogli mieć dzieci. Jej rodzice już dawno poumierali. Porośnięty i zbezczeszczony przez zaniedbanie grób jest najbardziej osamotnionym miejscem na świecie. O tym wiedzą i ptaki, które zostawiają na nim swoje odchody, i wiedzą także chwasty i trawa, które porastają go ze zdziczałą szybkością. Ludziom wydaje się, że taki grób może mieć tylko przez wszystkich zapomniany lub pogardzany żałosny nieszczęśnik, którego nikt nigdy nie kochał. I że jego całe życie przypominało z pewnością taki zaniedbany grób. A ja przecież przeżyłam z pani synem największą miłość tego świata jedyną najszczęśliwszą najpiękniejszą powiedziała patrząc w oczy Siekierkowej dziękuję pani za niego ocierając ukradkiem łzy dodała po polsku dziękuję Siekierkowa milczała kiwając się na ławce czasami tylko ściskała mocno swoją laskę lub dotykała dłonią kolana silli. w pewnym momencie wstała zdjęła chustę z głowy i przykryła nią leżące na ławce róże Odwróciła się i przeszła przez żwirową alejkę oddzielającą ławkę, na której siedzieli, od trawnika. Przed wejściem na trawę zdjęła buty, wolnym krokiem przeszła do środka trawnika, zatrzymała się i uklękła na obu kolanach. Złożyła ręce do modlitwy. Dwa dni później, w sobotę, Silla zorganizowała powitalne przyjęcie na cześć siekierkowej. Biała willa na przedmieściach Nottingham, w której mieszkali, znajdowała się na skraju łąki. Przez którą przepływał wąski strumień. Pomiędzy strumieniem a posiadłością szili przebiegała droga wysypana żwirem i zakończona kolistym placem, stanowiącym rodzaj prywatnego parkingu. Jedyne wejście do domu prowadziło przez wyłożone cementowymi płytami podwórze, zamknięte po obu stronach płotem z wysokich stalowych, pomalowanych czarną farbą prętów obrośniętych krzakami dzikiej róży. Szeroka brama prowadząca poprzez podwórze do domu i do sąsiadującego garażu była zawsze otwarta. Przed bramą stał zaparkowany niedbale biały Ford Escort. Ustawiony skosem do drogi, przed nimi kołami stał na żwirowej drodze, a tylnymi na trawie tuż obok strumienia. Utrudniał dojazd do garażu i przejazd do placu parkingowego. Gdy późnym wieczorem zaczęli zjeżdżać się goście, Marcin obserwował, z jakim trudem przejeżdżali przez wąski prześwit pomiędzy bramą a Fordem. Przy kolejnym samochodzie, który przeciskał się z trudem na parking, podszedł do Shili i zapytał, czy nie mógłby przeparkować tego samochodu. Shila, rozmawiająca akurat ze starszym mężczyzną w mundurze pilota, przerwała natychmiast rozmowę i, biorąc go za rękę, przeszła z nim z podwórza, na którym odbywało się przyjęcie do salonu. Tego samochodu nikt nigdy nie przeparkuje, powiedziała, gdy zamknęła drzwi przynajmniej jak długo ja żyję. Zachorował przed dwoma laty, a umierał przez ostatnich sześć miesięcy. Miał rzadką chorobę, polegającą na powolnym zaniku mięśni, także tych, które biorą udział w oddychaniu. Ukrywał to przed nią i przed światem. Nie wyobrażał sobie życia bez latania. Choroba wyszła na jaw przy rutynowych badaniach, którym poddawani są regularnie wszyscy piloci. Proponowali mu przeniesienie do rezerwy. Nie zgodził się. Zrobili go dowódcą sztabu, ale definitywnie zakazali mu latać. Wiedział, że mają rację. On też jako dowódca zakazałby latać oficerowi, który przyszedłby do niego z taką diagnozą. Pomimo to w duszy nigdy się z tym nie pogodził. Tak naprawdę zaczął umierać już tego dnia, gdy dowiedział się, że już nigdy nie wsiądzie do samolotu. On, który swoje samoloty nazywał imionami kobiet, nie mógł zasnąć, jeśli dłużej niż kilka dni nie słyszał ich hałasu, a wysiadając na lotnisku po zakończonym locie głaskał i poklepywał stalowe kadłuby, tak jak inni poklepują ukochane konie. Całe życie latał. Od czasów lotniczej szkoły oficerskiej w Toruniu, gdzie dla jednych bohatersko, dla innych idiotycznie zasłynął tym, że jako pierwszy i jedyny w historii pilot przeleciał dwupłatowcem pod mostem drogowym łączącym oba brzegi Wisły. Zrobił to tylko po to, aby zaimponować dziewczynie, która mu się podobała. Chcieli go za to wyrzucić ze szkoły, ale skończyło się tylko na degradacji. Potem była przegrana walka o Warszawę we wrześniu 39. Gdy tuż przed kapitulacją Warszawy wysadzali w powietrze swoje samoloty, aby nie dostały się w ręce Niemców, obiecał sobie, że się zemści. Dotrzymał słowa, dotarł do Anglii, latał w dywizjonie 306, w tak zwanym dywizjonie toruńskim i na kadłubie swojego Spitfire'a kazał po polsku, aby Anglicy nie zrozumieli napisać Zajebie was, Fryce, za Warszawę. Zestrzelił w swoim dywizjonie najwięcej Messerschmittów. W brytyjskim mundurze, ale z polskim orłem na czapce. Gdy Churchill mówił swoje słynne słowa, nigdy tak wielu... Nie zawdzięczało aż tyle tak nielicznym, to miał na myśli głównie takich jak on. Po wojnie został w rafie, sami go o to prosili. Zgodził się pod jednym warunkiem: że nie zwolnią go z polskiej przysięgi, którą składał wstępując do dywizjonu 306. Na początku porucznika, potem pułkownik rafu, kolonel siekierka, the wild from Poland, ten dziki z Polski. Zawsze go tak nazywali. Do końca jeździł na lotnisko w koszarach w Nottingham. Nie chciał, aby ona, jak jakiegoś kalekę, odwoziła go tam swoim samochodem. Ostatni raz pojechał tam na trzy miesiące przed śmiercią. Gdy wrócił, był tak osłabiony, że nie mógł o własnych siłach wysiąść z samochodu. Zaparkował auto tak jak w tym stanie potrafił najlepiej. Na tylnym siedzeniu leży jego oficerska czapka z Polski, którą jako pamiątkę zawsze woził w samochodzie. Ryzykował życie, przywożąc ją tutaj, gdy w czasie wojny przez Rumunię, a potem Francję dostał się do Anglii. Z wysuniętej popielniczki wystaje niedopałek jego ostatniego papierosa. Na siedzeniu obok kierowcy leży otwarta gazeta, którą czytał, stojąc w ulicznych korkach tego dnia. Z magnetofonu wystaje kaseta, której słuchał wtedy. Na podłodze, po całym aucie, porozrzucane są pozostałe kasety. Podpisane jego ręką, Wszystkie wyłącznie z nagraniami oper, które były jego jedyną oprócz latania pasją i które uwielbiał. Czasami gdy go poprosiła, albo gdy wypił zbyt dużo wina, śpiewał jej fragmenty arii we wszystkich językach. Czasami opowiadał jej całe libretta. W jego pokoju jest ponad 800 płyt same opery. Większość z nich przegrał na kasety i woził ze sobą w samochodzie. W schowku na rękawiczki są jego mapy drogowe. Jedna z nich to mapa Polski, zawsze najbardziej aktualna. Chociaż wiedział, że jako oficerowi Rafu po powojennym podziale świata i przy szczelnej żelaznej kurtynie nigdy nie będzie wolno tam pojechać, to i tak zawsze woził ją ze sobą. Ten samochód będzie tam stał, tak jak on go zostawił. Wykupiła od miasta pas ziemi przy strumieniu, na którym parkują tylne koła eskorta, tak dla pewności. Wszyscy jego i jej przyjaciele wiedzą o tym. Dla nich nie ma w tym nic dziwnego. Czasami podchodzą i dotykają tego auta, a reszta jest jej zupełnie obojętna. Nawet jeśli uważają to za kiczowate dziwactwo i śmieją się za jej plecami, ona nie dba o to. Następnego dnia opowiedział to się pokiwała tylko głową i powiedziała dobrą mam synową dobrą chociaż ona nie nasza nawet nie polska może być dobra ostatniego wieczoru przed powrotem do Polski siekierkowa siedziała na krześle przed bramą domu Shilli krzesło postawiła tak aby móc kolanami dotykać drzwi eskorta odmawiała różaniec przerywała czasami na chwilę aby wyciągnąć papierosa z ust i strząsnąć popiół Marcin usiadł na porośniętej trawą ziemi tuż obok niej. Gdy skończyła, wepchnęła bursztynowy różaniec do kieszeni spódnicy, zaciągnęła się głęboko papierosem i wypuszczając dym, powiedziała Marcinku. Myślę, że Bóg nie chce, aby ten samochód tutaj stał. Ja też tego nie chcę. Powiedziała mu to przed chwilą. Samochód nie jest przecie odstania. Odstania są góry. W Boga trzeba wierzyć, ale Bogu niekoniecznie. On ma tyle spraw do załatwienia, że często zapomina, dlatego jutro rano sama poproszę Kazikową, aby podarowała ci ten samochód. Tyś przecie jak mój syn. Nie trzeba pani Siekierkowa, powiedział ściskając jej rękę. Co mi po takim samochodzie? Prawa jazdy nie mam i na benzynę też mi nie wystarczy. Poza tym mama musiałaby sprzedać pole, żeby zapłacić za cło. Lepiej niech tutaj stoi, ani w biczycach pani Siekierkowa. Przykro będzie Shilli, gdy pani ją o to poprosi. Na dzień przed ich powrotem do Polski w tajemnicy przed Siekierkową otworzyli z Sillą eskorta i zebrali wszystkie kasety leżące na podłodze auta. Zostawili tylko tę wystającą z magnetofonu. Silla spakowała je do jednego kartonu i na lotnisku przy pożegnaniu wręczyła go Siekierkowej. Podczas lotu Siekierkowa trzymała karton na kolanach, nie rozstawała się z nim nawet podczas posiłku. W Warszawie na lotnisku o mało nie pobiła laską celnika, który chciał jej odebrać kasety, gdy okazało się, że nie ma dość pieniędzy na pokrycie opłaty celnej za nośniki magnetyczne przewożone w ilościach wskazujących na cel handlowy. W końcu, gdy zagroziła, że bez kaset nie wyciągną jej z tego lotniska najmocniejszymi wołami, po interwencji szefa służby celnej zgodzili się, w drodze wyjątku, wypisać rachunek kredytowy i Siekierkowa mogła zabrać kasety ze sobą. Chyba nie zapłaciła tego rachunku do dzisiaj. Po powrocie do biczyc, zanim kupiła sobie radio z magnetofonem, chodziła przez dwa i pół miesiąca dzień w dzień wieczorami słuchać tych kaset do gąsieniców, którzy jedyni we wsi mieli wtedy magnetofon. Ziutek gąsienica do dzisiaj opowiada w gospodzie, że to były najlepsze dwa i pół miesiąca jego życia, bo Siekierkowa na każdy wieczór przynosiła flaszkę, a czasami dwie plus dobrą zagrychę. I nawet mu się po tygodniu to wycie z kaset zaczęło podobać, nie mówiąc już jak zapunktował u swojej baby, spędzając z nią w domu całe wieczory przez prawie kwartał. Gdy w Polsce pojawiły się łokmeny, Siekierkowa miała pierwszy we wsi. Marcin nigdy nie zapomni widoku, gdy pierwszy raz zobaczył Siekierkową z czarnymi słuchawkami, opinającymi jej kwiecistą chustę na głowie, kuśtykającą przez wieś i słuchającą oper. W Boga trzeba wierzyć, ale Bogu niekoniecznie. Do dzisiaj pamięta te słowa, jakby to było wczoraj. Z zamyślenia wyrwał go chłód, który dostał się do mieszkania. Siekierkowa, ubrana w kożuch, stała gotowa do wyjścia w otwartych drzwiach izby. Odprowadził ją pod jej dom. mróz najpierw go orzeźwił, ale potem stał się dokuczliwy i przeszywał dotkliwym zimnem, gdy Marcin wracał już sam po boczem oblodzonej szosy. W domu natychmiast wszedł do kuchni, aby zaparzyć herbatę. Z aluminiowego zasmolonego czajnika, stojącego na żeliwnej kuchennej płycie wlał w żątek do dwóch szklanek w metalowych koszyczkach, postawił je na drewnianej tacy, wyjął cukiernicę z kredensu, dwie łyżeczki z szuflady komody i poszedł z tym wszystkim do sypialni. Dopiero przechodząc przez skrzypiący próg oddzielający kuchnię od pokoju, którego matka nie opuszczała przez ostatnie osiem lat, zauważył, co zrobił. Stacą, w dłoniach wpatrywał się w puste, przykryte ciężką haftowaną narzutą łóżko. Odwrócił się gwałtownie rozlewając herbatę i parząc sobie ręce. Cofnął się w pośpiechu do kuchni, postawił tacę na parapecie okna i usiadł ciężko na zydlu. Przez łzy widział parę wydobywającą się z czajnika. Z opustoszałego pokoju, gdzie odbywała się stypa, jak echo powracał głos siekierkowej. Samżeś teraz został Marcinku. Sam jak ten palec. Samżeś teraz został. Minęły prawie cztery miesiące. Czasami zdarzało mu się jeszcze zapominać i wyciągać z kredensu dwie szklanki zamiast jednej. Kładł dwie łyżeczki na dwóch talerzykach i na kolację kroił kilka kromek chleba za dużo. Pustka po matce ciągle była wyraźna, ale już tak nie bolała. Gdyby miał opisać wszystko, co działo się w jego życiu w tym czasie, zmieściłby ten opis na małym skrawku papieru. Takim samym, jakich wiele, niezdarnie wydartych z uczniowskiego zeszytu, znalazł pewnego wieczoru w szufladzie stolika nocnego przy łóżku w sypialni matki. Podczas długich miesięcy rehabilitacji matka, gdy on wyjeżdżał do pracy w muzeum, za wszelką cenę chciała nauczyć się pisać lewą ręką. Robiła to w tajemnicy przed nim. Brała książeczkę do nabożeństwa i starała się przepisywać modlitwy. Przeglądając plik znalezionych kartek, widział, jak z początkowych nieczytelnych gryzmołów powoli wyłaniały się litery, potem słowa, jeszcze później całe zdania. Nie było żadnego powodu, aby musiała cokolwiek pisać. Po prostu chciała udowodnić sobie, że ciągle może się czegoś nauczyć. Przez całe życie taka była. Omijał ten pokój. Pewnego dnia po powrocie z muzeum zamknął drzwi do niego na klucz. Otwarte na oścież przez osiem lat wypaczyły się i została szeroka szpara przy wyszlifowanym jego krokami progu. Musiał to zrobić. Taki akt samoobrony. Nie będzie już nigdy więcej nosić tam dwóch herbat. W zapomnieniu przygotowywać miseczki jej ulubionego twarogu z rzodkiewkami, wstawać w nocy, aby zgasić lampkę nocną. I ostrożnie wyjąć matce z dłoni książkę, przy której zasnęła. Delikatnie zdejmował kota śpiącego na jej piersiach i przeganiał psa leżącego w nogach łóżka. Zamknięte drzwi do tego pokoju, tak mu się wydawało, miały przypominać, że jej naprawdę nie ma. Przez kilka tygodni tak było, w istocie, ale potem, szczególnie wieczorami, przypominały mu o wiele więcej. Przypominały mu, że zamknął za nimi dotychczasowy cel swojego życia, cały ustalony program, niemalże ceremoniał, który wyznaczała praca i opieka nad matką. Samotność, a nawet myśl o samotności, nie należały do tego ceremoniału. Obowiązki w muzeum, opieka nad matką i praca na polu, taki schemat dni, miesięcy i pór roku, nie zostawiał mu czasu na myślenie o tym, że jest sam. Teraz wraz z zamknięciem drzwi zburzył ten schemat i nagle poczuł się opuszczony, zapomniany, niepotrzebny. Każdego dnia było podobnie, tak przeraźliwie podobnie. Wstawał rano, ubierał się, rozpalał w piecu i bez śniadania jechał do pracy do Nowego Sącza. Zatrzymywał się przed bramą na tyłach Muzeum na Lwowskiej, wysiadał z samochodu, Otwierał stalową bramę pomazaną graffiti, wracał i parkował auto na podwórzu pod zakratowanymi oknami parteru. Skrzypiącymi schodami szedł na górę do swojego biura na poddaszu, z którego wychodził tylko wtedy, gdy trzeba było załatwić coś w mieście. W południe, kiedy na wieży pobliskiego kościoła biły dzwony na Anioł Pański, wyciągał z czarnej aktówki bułkę z pasztetem i jadł, patrząc na ulicę przed muzeum. Czasami pisał jakieś dokumenty lub sprawozdania na wysłużonym komputerze, a czasami rozmawiał z panią Mirą kustoszką muzeum. To było dla niego szczególnie trudne. Onieśmielała go i wprawiała w zakłopotanie, a nawet w zawstydzenie, gdy czasami podczas tych rozmów siadała obok niego za biurkiem, na którym stał komputer i pokazując coś na ekranie monitora, przypadkowo go dotykała kolanem lub ramieniem. Robił się wtedy czerwony na twarzy i musiał koncentrować się na tym, aby ona nie zauważyła jego zakłopotania. Zapach jej perfum po każdej takiej rozmowie czuł w swoim biurze na poddaszu jeszcze przez parę dni. Około czternastej schodził z grubym brulionem na obchód muzeum, w którym tak naprawdę od lat nic się nie zmieniało. A jednak był to kulminacyjny moment jego dnia: obchód sal Muzeum. W dwóch salach mieli ikony. Jedną z największych kolekcji ikon zachodniołękowskich w Polsce perły sztuki cerkiewnej z czterech wieków, od XV począwszy. Gdy matka dostała wylewu i musiał zmienić pracę, przyszedł do muzeum głównie z oczarowania tymi ikonami. I pomimo tylu lat, za każdym razem czuł to oczarowanie. Sale z ikonami zostawiał sobie zawsze na koniec obchodu. Miał swoją ulubioną ikonę, ikonę Łukasza. Kazał ją przewiesić w centralny punkt ściany i oddalić inne, by nie zakłócały jej piękna. Gdy przez wysokie okna padało na nią słoneczne światło i odbijało się od złocistych ornamentów, wydawało mu się, że słyszy pieśń huralną. Nie tylko on miał takie uczucie, Kiedyś pani Mira na jedno ze spotkań z nim przyniosła ze sobą grubą, oprawioną w skórę księgę gości muzeum. Ktoś wpisał tam dwa zdania, które jego poruszyły: Istnieją muzea, w których chce się klęknąć i modlić. To małe muzeum także ma coś takiego. Na początku kwietnia postawił marmurowy pomnik na grobie matki. Chciałaby na Wielkanoc, gdy przyjadą do biczyc bracia z rodzinami, mogli pójść na cmentarz przy kościele i stanąć przy prawdziwym grobie. Zabrał któregoś dnia starą siekierkową i pojechali samochodem do Nowego Sącza, aby wybrać kamień. Jeździli od cmentarza do cmentarza, aż w końcu znaleźli. Czarna, ciężka bryła marmuru o nieregularnych, startych do szarości krawędziach. Wyglądała tak, jak gdyby była odłamana z większej całości. Wszyscy kamieniarze i grabarze, których odwiedzali, witali starą Siekierkową jak dobrą znajomą. Niektórzy nawet częstowali ją wódką, a poproszeni prowadzili do grobów, przy których modliła się na kolanach. Gdy tego dnia późnym wieczorem wrócili do biczyc, Siekierkowa poprosiła go, aby pozwolił jej wejść do sypialni matki. Nie pytał nawet dlaczego. I nie wszedł z nią do tego pokoju. Zdjął klucz z haka na framudze, otworzył drzwi, po raz pierwszy od tamtego dnia, gdy je zamknął, i kiedy znikła w ciemności za progiem, cofnął się do kuchni. Potem, gdy odwoził się kierkową pod jej chałupę, powiedziała do niego: Marcinku, bez niewiasty i dzieci, haupa jest pusta jak grób, a ty masz już przecież jeden grób na cmentarzu na górce. Nie rób sobie drugiego w domu. Życie jest po to, aby żyć, tak zawsze mówiła twoja matka. Ona żyła naprawdę, nawet wtedy, gdy mogła poruszać tylko głową i małym palcem lewej ręki. Nie musiała mu o tym przypominać. On to wiedział, ale nic z tego nie wynikało. Żeby przeżywać życie, trzeba widzieć w nim sens. Żeby chcieć rano wstać z łóżka, trzeba widzieć w tym jakiś cel. Ze śmiercią matki on ten cel nagle utracił. Nie był już więcej nikomu potrzebny. Miał uczucie, że ze śmiercią matki wszystko ważne nieodwracalnie odeszło w przeszłość. A trudno było mu uwierzyć, że cokolwiek istotnego może jeszcze w jego życiu nadejść w przyszłości. Opieka nad matką określała jego teraźniejszość i utracił także ją, gdy matka zmarła. Siekierkowa nawet lepiej niż jego matka potrafiła żyć teraźniejszością. Pomimo swojej fanatycznej religijności. Ani na chwilę nie zrezygnowała z przeżywania życia tutaj i teraz, w oczekiwaniu na jakiś drugi, lepszy czas po śmierci. Nie powstrzymywały jej przed tym ani nieszczęścia i cierpienia, które ją spotkały, ani monotonia codzienności, ani nawet choroby i niedołęstwo, które innym odebrałyby wszelką nadzieję. Siekierkowa, jak nikt inny, kogo znał, była pogodzona z faktem, że człowiek przychodzi na świat bez własnej woli i zostaje tu na jedno życie, z którym musi sobie jakoś poradzić. Nawet jeśli wierzyła w zbawienie obiecywane przez proboszcza Jamrożego, z pewnością miała wątpliwości co do tego, czy koniecznie trzeba czekać na spełnienie tej obietnicy, umartwiając się i rezygnując z radości, które niesie ze sobą najczęściej grzech. Tym bardziej, że Jamroży, przypominający każdej niedzieli o tej obietnicy, Tył z roku na rok robił się coraz bardziej czerwony na twarzy, a jeśli się umartwiał, w co stara się Kierkowa nie bardzo wierzyła, to walczakowa, szczególnie w nocy, z pewnością, go pocieszała, pomagając jakoś przetrwać. Z zamyślenia wyrwał go głos siekierkowej, która zdążyła już wysiąść z samochodu. Odwrócona do niego plecami powiedziała. Gospodyni ci trzeba. Dobrej kobiety ci trzeba, boś sam dobry jest, Marcinku. Kobiety. Gdyby nie matka, kojarzyłyby mu się wyłącznie z lękiem i niebezpieczeństwem. Dokładnie tak. Z trudem przypominał sobie ten okres swojego życia, kiedy nie bał się kobiet. Gdy wracał pamięcią do czasu przed Martą, wydawało mu się, że przypomina sobie fragment biografii innego mężczyzny. Jego życie podzielone było trochę jak. Historia świata na czas przed i po, tylko że u niego był to czas nie przed narodzinami, ale przed śmiercią. Marta pojawiła się w jego życiu jak wiosenny deszcz, którego nikt się nie spodziewał. Zresztą zjawiła się naprawdę z deszczem. Czekał w gliwicach na pociąg do Nowego Sącza. Na weekendy nie zostawał w akademiku, tylko wracał do matki i braci, by pomóc im w gospodarstwie. Wiosną, gdy pracy było szczególnie dużo, jeśli udało mu się zorganizować zwolnienie z zajęć na Politechnice, wracał do Biczyc już nawet w czwartki. I właśnie w czwartek czekał na przyjazd pociągu wraz z innymi schowany pod dziurawym dworcowym dachem. Mimo świecącego słońca, nagle spadł deszcz z chmury przygnanej przez silny.